Sławę, legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną jest płodny Bigos. Dzień dobry. I co dzisiaj dla was mamy, Bigosie? Ucieczka w plener. Hurra! Pierwszy pakiet rozgrywki do gry The Sims 4. Czym jest pakiet rozgrywki? Bo trudno określić, bo to jest coś, co dopiero teraz się pojawiło w serii The Sims, ale twórcy określają to coś pomiędzy akcesoriami a dodatkiem. Jest gorsze od dodatku, lepsze od akcesorii. Czyli jednym słowem, jeszcze więcej możliwości do wydania waszych pieniędzy. Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to jest fajny krok. Mi się na przykład podoba, bo dodatek, znaczy można zrobić coś, co jest i w jednym motywie, tak jakby, że jeden motyw, który byłby za mały na dodatek. Fajne są pakiety rozgrywki i to mi się podoba, ale to zobaczycie sobie w całym materiale. Ja na razie nic nie wiem, jeśli chodzi o te pakiety. Dopiero zakupiłam pakiet i to tylko i wyłącznie dlatego, że Bigos mi powiedział, że ten pakiet w ogóle wyszedł, bo nie miałam pojęcia. Jak zwykle Bigos moim mózgiem operacji i Bigos oczywiście namówił mnie do tego, aby nagrać ten przegląd, więc wielkie brawa dla Bigosa i fala w komentarzach. Jej! Przypomnijmy, że pakiet kosztuje 60 zł. Tak, więc przez cały ten film miejcie w mózgu to, że to wszystko kosztowało 6 dych. To jest i wyłączcie od bloka. Kilka godzin mojej pracy, więc wiecie, zaraz zrobimy taki przelicznik, ile godzin gry na godzin pracy i zobaczymy, czy się opłacało. Dobrze, zaczniemy sobie od przeglądu tego, co doszło nam w kasie. Z tego, co się orientuję, bo Bigos mi powiedział przed nagraniem, nie to, żebym była taka mądra, doszła nowa aspiracja życiowa, którą przetestuję na sobie. I Bigosie, gdzie to będzie? Aspiracja to jest miłośniczka natury. No to pewnie będzie tutaj. Niezależny botanik, kustoszka, miłośniczka natury, wybitna wędkarka. Dobrze, zostanę miłośniczką natury. No. Cudownie. Nietypowa. I doszła jeszcze cecha charakteru, ale tobie wlepię cechę charakteru. No taka dosyć jest... Co my tu mamy? Niezdarny, materialista, ambitny. To wymienimy ci pieniądze na wrażliwy. Jest wrażliwy. Ale piękna ikonka. To raczej chyba powinno być przewrażliwiony. Trochę. Wrażliwym Simom robi się słabo na widok pełzających stworzeń, wymiotowania, przemocy i śmierci. Tak, w Simsach 4 jest tyle przemocy. No. Simowie czują się nieswojo w pobliżu czegokolwiek brudnego. O, Bigos, będziemy spać w jednym namiocie? Będziesz miał ze mną problem. Się zobaczy. Dobrze, co doszło, jeśli chodzi o fryzurki i nakrycia głowy? Tutaj włączyłam sobie płaków. Filtr, żeby wam tutaj nie zaśmiecać. Krótkie fryzury, nie. Zobaczmy wszystkie naraz. A, bo to tak działa, nawet zapomniałam. Mamy coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Ale pokazałam, zwłaszcza to poprzednie. Tu. Piękny ogon. Opinie, coś takiego, coś takiego. No coś takiego. No, ja tam się na fryzurach nie znam. Walnę sobie fryzurę a la Heidi. W końcu jedziemy w góry. Piękna. W plener. Dochodzą również szczapeczki. No o, filtr się nie zapisał do wszystkiego. Ale wstyd! Szkoda. Mamy tutaj czapkę z łosiem? Okej, z psołosiem. To będą radioaktywne tereny plenerowe. Jedziemy do Czarnobyla. Tak, czarna czapeczka a la redneck. Do tego jeszcze mamy kapelusz. Dło. Taki nawet. No. Czym się różni ten od tego? A, widzę rondem. A, ale ten ciemniejszy taki... Bardziej taki miastowy, nie? Co ty? Popatrz, tutaj taki kolor. Jak się ten kolor nazywa? Kakik chyba, nie? Albo oliwka. Ja nie wiem, to ty jesteś kobietą, ty jesteś od kolorów. Oj tam! Makijaże? Jest makijaż. Nie, to jest ten stary. To jest ten stary do świątecznych obiektów, tak? Chyba tak. Tak jest. Dobrze.
to już mam piękne ubranie w sam raz, znaczy ubranie, kapelusz. I jeszcze te kolczyki wielkie, nie? Nie no, te kolczyki ściągnę, bo trochę siara, wiesz. No. Ale obiecuję, no że ubiorę sobie szpilki. Dobrze. Okulary zdjęłam, nie. Nie, 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 okulary muszą być, to jest charakterystyczna cecha każdej młodeczki. Proszę bardzo, okulary są z powrotem. Dobrze, ubrania. A znowu złoto filtr. Wszystko zrobiło. Czemu ten filtr się nie zapisuje na stałe? Żeby ja chcę takie. Pamiętaj. O, wieś śpiewa i tańczy! Dobrze, oczywiście. Bardzo ładna koszula. Tak, warianty kolorystyczne. Tutaj dres. Jak? Ten orzeł to jest straszny. Orzeł? Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. To są ale jest. Dwa uszka zszyte z sobą. Ty, to jest gołąb! Gołąb? Gołąb. Piękne. Oczywiście cudowne. Warianty kolorystyczne różne. Nie, no. Inne? A, popatrz, jest taki jeszcze ze znaczkiem. Jest. Na tym różowym to tak dużo widać, nie? Koszula rozciągnięta. Chyba tak piżamowo trochę. I przebranie za liścia. O, tu by mi pasowało. To chyba takie, wiesz, wędkarz. Nie, ja chcę to. A pokaż się w tej różowej. Proszę. Weź tak zostaw, proszę. Zostawiam. Będzie pasować do szpilek. I kolejny raz filtr. Wejdźmy najpierw do tych, do spodni. Bo teraz nam się cały strój zmieni. A, no tak. To jest wyżej, kliknę cofnij. Możemy przebrać się za niedźwiedzia. A wiesz, co jest najlepsze? O! Że twórcy potwierdzili, że to jest jeden z najlepszych obiektów w The Sims. Że właśnie ten strój jest najlepszy i podobno ten strój wywołuje jakieś też emocje dla naszych Simów. Ale w każdym pakiet razie... chyba nie będzie zbyt szalony, skoro kawałek wypatroszonego miszka to najwięcej na co ich było stać. Ale... Dajmy mu szansę. Dajmy szansę, dajmy szansę. Zapłaciłam za to 6 dych, naprawdę dobrze. Przez cały... To idealnie pasuje do moich butów. Tak. Przez cały film będziesz wypominać te 6 dych. 6 dych to dużo. Wiesz, ile ja pracuję na 6 dych? A wiesz, ile ludzie, którzy pracują w McDonaldzie, pracują na 6 dych? A wiesz, ile dzieci zbierają koszyk kieszonkowego na 6 dych? Ale pani Marzenka też pracuje w Biedronce i pewnie pani Marzenka też sobie kupiła pakiet za 6 dych. Więc czekaj, ta cena jest adekwatna do tego, co oferuje ten pakiet. Czy te ciuchy, co przed chwilą przeklikałam, podobały ci się w ogóle? Nie patrzyłeś, pogadałeś. Widzisz? Ładne uważasz. Nieprawda, ładne są, ale nie rozumiem, czemu są podzielone na dwa osobne okienka. Może mają wzór na cyckach inny, albo coś takiego. Tutaj uwaga, test na spostrzegawczość. Na spostrzegawczość. Piszecie w komentarzach, czym się różni to od tego. Oprócz zestawu kolorystycznego. Tu mam wrażenie, że jest po prostu jaśniejsze. A? Spodnie. Uuu. Dobrze. Co można? A? Złote shorty? Tak zwane złote gacie. A. O kurde. Oj. Szkoda, że nie zrobili krócej. Ja nie chcę mówić, co ty robisz z tej simki, nie? Piękna będzie. O, takie mogłabym jej zostawić. Ale w sumie bardzo fajne są te shorty. Takie leśne. To jest straszne. Kajówki akurat lubię, tylko są jakieś tak dziwnie, jakoś tak dziwnie skrojone, wyglądają słabo. Wielkie są jak... Jak namioty. No. Ale do namiotów jeszcze dojdziemy, mam nadzieję. Czekaj, założę sobie takie. Czekaj, bo to jest jakiś pasek. Chwila. Szałciał po prostu. Dobrze, skarpetki sobie chyba zdejmę, bo to nie ma co.
czy tutaj doszło coś nowego? A, nowe skarpety są! Czekaj, zrobimy takie białe i założymy do tego klapki. Trzeba było po prostu pakietu, żeby doszły skarpetki, nie? O, będą klapki, prawdziwy Polak na wakacjach. Nie, to nie są klapki, to jest jakieś... Co to jest? Nie mam pojęcia. Ni to sandały, ni to... No, ale ja coś... zrobię klapy. Chociaż miały być szpilki, pamiętasz? A coś jeszcze doszło oprócz tego? Oprócz tych butów? Teraz tutaj walniemy filtra i będziemy wszystko wiedzieć. Bo świetnie, że sobie ustawiasz klapeczki, ale... Oj tam, oj tam! Są nowe buty. Takie. Nie będę zmierzać klapki najsuper. Są buty, takie. Ale miałam szpilki ubrać. Wszystkiego śmiejemy. Przepraszam, przeglądy ze mną zawsze do bani. Zobacz, są szpilki. Znaczy... Co to jest? Jak to wygląda? Ja pierdziu zostawiam. Piękne. Tobie założymy skarpety i klapki. Nie ma jaśniejszego koloru? O, to chyba będzie bardziej pasować, nie? Przebiło wszystko. Piękne. To taka trochę Doda style. No, proszę mi to Dody nie obrażać, tak? Ja jej nie obrażam, ja tylko mówię, że ma świetne wyczucie stylu. Dobrze, jeszcze chyba coś dla dzieci doszło, prawda? Tak, wyjątkowo dla dzieci doszło i to dosyć sporo. To nastolatki? A nastolatkowie chyba mają wszystko to samo co dorośli, prawda? Tak. No, te same rozmiary zobowiązują do tego. O, jaka byłabym urocza, gdybym była dzieckiem. Popatrz, mam białego ducha palącego coś na stosie. Ej, to jest kanibalizm, bo zobacz, on trzyma swoje dziecko na kiju. Straszne, straszne rzeczy, jednak przemoc jest w Simsach. Jest. Objawia się na koszulkach. Patrz, jaki z misiem. Jaki słodki. O, i tutaj są różne wzory. Z tym psoreniferem też jest. Psorenifer. I akt kanibalizmu też nadal istnieje. Kurteczka. Tutaj bezrękawnik. No. Myślę, że całkiem spoko. Ja tam dziećmi nie gram, więc mnie to, wiecie, nie rusza za bardzo. Patrz, jest Ty grasz dziećmi, ale bardzo krótko. Tak, ja gram dziećmi bardzo krótko. Można zostać pandą. Fajne. I ubranka dalej. Nawet całkiem znośnie, myślę. Zawsze tu coś nowego. I jeszcze nowe fryzury doszły. Warto wspomnieć. Patrz, są nowe klapeczki. Zaraz zobaczymy fryzury. Podobne do tych, co ty zakładałaś, nie? Do skarpetków. Tak. Dwie fryzury. No, tylko dwie. Ale ładna ta jest. Ładna jest. No i Heidi style oczywiście zostawiamy. Ach. Czekaj, muszę się dorosnąć. Proszę cię, zostać dzieckiem całe życie. Daj spokój. Teraz ty. Teraz ja. Teraz ty. Pokaż, co na głowę. No na takim przystaniaku to będzie wszystko pasować. O, na pewno. No. Takie włosy ulizane a la Kurt Cobain. Jezu. To wygląda jakby ten Sim nie miał włosów przez tydzień. Fani Nirwany już do mnie jadą. O, tutaj rodzina Adamsów, wiesz, ten taki dzwonek. Pan wzywał. To jest Roman Giertych. O, no. Zostawimy ci Kurta Cobaina. Ojejku. Gdzieś grał na gitarze i tam, wiesz. I redneckową czapkę. Ej, czy ten drugi kapelusz jest taki sam, jak był u kobiet? Tak. Świetnie. Ale ta czapka jakoś tak nie pasuje. No, zauważyłeś? Taka wielka jakoś... jest. Coś nie bangla, trochę jak u Justina Biebera, on ma taki, wiesz, jajogłów odstający. I na nim też tak czapki wyglądają, coś to nie do końca chce działać. O, i makijaż, ale makijaże... Nie, z ucieczki z pleneru nie ma. No niestety. Ucieczki z pleneru, ucieczki z pleneru. Ucieczki z pleneru. Dobrze. No niestety na plener nie przewidziano jakiegoś makijażu.
powinni zrobić te takie, wiesz, maskujące. Jak się nazywa ten taki makijaż maskujący? Takie moro, nie? Tak. I w krzaki. Może to się po prostu nazywa makijaż maskujący? Nie wiem, no, piszecie w komentarzach, młotka się nie zna. Wszystko piszcie w komentarzach. O, zostawimy ci takie. Z nieśmiertelnikiem. Nie, piękne. No to wygląda strasznie, daj spokój. O, tak! Idealnie. Ojej. To się chyba nazywa wife beater, nie? Jeszcze brakuje mi takich długich włosów pod pachą, nie? O, tak. Nie no, niedźwiadka już sprawdziłyśmy na mnie. Sprawdziliśmy. Dzięki. Proszę bardzo. I założymy no. ci, o, bojówki. No na mężczyźnie nawet nieźle wyglądają. No, postarali się. Czekaj, ustawimy ci jakiś normalny kolor. No. Proszę. Nie ma. Piękny, normalny kolor. Proszę mi tu nie pyskować. Przepraszam. Też masz klapeczki. Jakie one są uniwersalne, te klapeczki. No. Masz jeszcze takie buty i takie. Jakie żółte. Daj mi te takie obok tych żółtych. Te? No. Ty miałeś mieć skarpetki w klapkach i reklamówkę z Biedronki. No. No dobra. Tym razem będziesz miał wyjątek. Jesteśmy gotowi. A jeszcze można zobaczyć, co dziecko mężczyzna ma. Moje dziecko. Pokaż głowę. Tu nawet giertycha nie dostałeś. Ale masz takie czapeczki masz. A sprawdziliśmy na dziewczynce? Nie sprawdziliśmy. Ale pewnie jest to nie, samo. Chyba nie. No, chyba tak. Proszę. Jaka słodziutka. Szkoda, że w Simsach 4 nie ma zimy. Jeszcze zrobią kiedyś. Może jako pakiet pogodowy na przykład. I wiesz, 6 dych za każdą porę roku, nie? Ale to by był pomysł, nie? Każda para roku to jest jeden motyw. O tak, to mogłoby być ciekawe. Albo kupujesz The Sims 4 pory roku i DLC każda pora roku osobno. Co ty tworzysz dzisiaj? Chyba jestem zbyt okrutna. Bluzeczki, buciki, czyli w sumie... Ale trzeba przyznać... Ale czemu ty nie masz całego... A nie, masz cały strój, czemu mi się nie świeci? Nie wiem. Coś tutaj skłamali. Ale trzeba przyznać, że jak na cały pakiet to jest całkiem dużo. No myślę, że tak chyba z 50 tutaj tych ubranek, fryzur, czapek, wszystkich razem wziętych, to chyba z 50 będzie, nie? Spokojnie. No, coś takiego. Komu się chce, to liczy. Nie rozumiem, czemu tak dużo jest butów, ale... Ale im więcej, tym lepiej. Oj, bo kobiety grają w susy. A jak wiadomo, wszystkie kobiety kochają buty, bo nawet jak przytyją, to wciąż się w buty mieszczą. Jezu. O, skasowało ci cechy. Co ty tam miałeś? Miałeś ambitny? Ambitny i... Daj mi niezdarny już. Dobrze. A mi nie skasowało cech? Skasowało mi cechy. No dobrze, to... Nie. Uwielbia naturę, to by było zbyt proste. Na pewno głupek? Gdzieś tu była to taka cecha, że jest się jakimś tam złośliwym, czy coś takiego. Nie pamiętam. Wredna, to ja! Oj, nie. To co, lecimy? No, lecimy. I witamy was na naszej pięknej, pustej parceli. Tylko na to było nas stać. Mieszkamy naprzeciwko ćwirów, czyli naszym pięknym stylem idealnie wpasowujemy się w dzielnicę i w okolice. Zobaczmy sobie, jakie doszły nowe obiekty. Ile w Bigosie mniej więcej tych nowych obiektów jest? Coś powyżej 90. Coś w tych okolicach będzie, więc całkiem pokaźna liczba. Całkiem sporo. Jak widać, doszły też nowe pokoiki. Nie będę ich stawiać, bo szkoda czasu, ale możecie sobie tak pooglądać. Już widzę, że doszedł nowy prysznic, jakieś tam umywalko rzeczy. Tu tak po elficku. Ktoś tu się hobita naoglądał. Ale wszystko ma taki charakter, znaczy wszystko jest takie utrzymane w drewnie, coś
a la las i tak Chopin dalej. W lesie chciałeś powiedzieć? Nie, akurat chyba te pomieszczenia według mnie są całkiem klimatyczne. Nie mam im nic do zarzucenia. Więc... Mnie się strasznie podobają. Muszę przyznać, że mi też. No. Tutaj nie będzie... Nie. Odszczekuję. Odszczekuj. To wygląda paskudnie. No ale to jest... Rzeczywiście pomieszczenia i obiekty mają fajny klimat. Taki biwakowo-kempingowy, trochę wiejski. Mi się trochę przypominają podróże z dwójki. To taka okolica, do której się jeździło właśnie chyba w góry, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Mi trochę to przypomina tą okolicę Trzy Jeziora. Chyba była taka. Albo coś z jeziorami było. Było coś takiego. Czekaj, muszę nam postawić dom. Aha, to jako pokój jest. Dom. Oj, no bo jesteśmy na biwaku, tak? O! Szaleństwo! Aha, tutaj mogę sobie trawnik powiększyć. Czekaj, to żebyśmy nie musieli latać jak po paprańcy, nie wiadomo gdzie i za czym. To zrobimy tak. Zrobimy sobie biwak w środku miasta. Oj, będzie do ćwirów pasowało. O, ściany automatycznie zniknęły. Pięknie jest. Musimy cudownie. Mieć gdzie mieszkać. Dobrze, i jeszcze tak na szybko nowe tapety. Zaraz zobaczymy, co tu nowego jest. Całe trzy? No. W różnych kolorach. Więc? Wszystkie utrzymane w drewnie. Nie. Całkiem spoko. W sumie jak ma to wszystko być utrzymane właśnie w tym jednym stylu, to mi się wydaje, że to jest optymalna taka ilość, bo więcej to by było tak trochę w sumie na siłę. Muszę się z tobą zgodzić. Co można z drewna zrobić na ścianach? Oj, wiele rzeczy. Okej. Nie wnikasz? Nie, dzisiaj nie. Zawiera nowe obiekty, ale może zrobimy w ten sposób i... Będzie łatwiej, pokaż no. Pokaż wszystko. I jak widać, troszeczkę tego jest. Bigos mówił, że coś koło 90 i chyba nas nie okłamał. Bardzo podobają mi się te obiekty. Mi strasznie spodobały się te krzesła. Teraz aktualnie jest różowy na podglądzie. Orety, Bigos. No, fajne są. Bigos, o, chociaż taki z wilkołakiem. Coś innego, coś nowego. Fajne, nie takie zwyczajne. Ale to jest motyw. Krzesło mówi, straszne. Zjem twoją duszę, tudzież zjem twoją... No. Nowa gitara. Nowa gitara. No, misiowaty. Ale chyba z takich obiektów, które wprowadzają jakieś nowe interakcje, to chyba jest tylko namiot, nie? Wiesz co? Jak się tak przyjrzeć, no to mamy tak, ognisko. Co to jest? Lodówka. Całkiem spoko. To coś, stoliki, ozdoby. No chyba wiele tego nie będzie. Nowy stolik do szachów. Krzesełko na ryby. Wiesz co, mam wrażenie, że jest tu całkiem sporo ozdób, ale rzeczywiście takich rzeczy, które są używalne, jest niewiele. Pytanie, czy to jest używalne, czy to jest tylko ozdoba też. Chociaż no tutaj mamy pod namiotem położone, więc prawdopodobnie jest to tylko ozdoba. Też mi się tak wydaje. Ale można mieć różowy namiot na przykład. Nie. Oj, będziemy mieć, jak w plener wyjedziemy, będziemy mieć różowy namiot. Ale zobacz, jest parę namiotów. Tak, tutaj jest chyba jedyneczka taka, przynajmniej tak wygląda, a tutaj jest taka duża. A, taka jeszcze duża, jest koło duże. Namiotu, koło namiotu widzisz ten obiekt, koło tego dużego, ten brązowy taki, na podglądzie. Nie, mówię o liście na dole. A, tutaj, o tak, wrzucanie to wrzucania podkowami. To było w trzeciej części, prawda? Tam chyba dochodziło coś podobnego. Coś było, tak. No, ale tak ozdób dużo, krzesełek dużo, ale tak takich interaktywnych obiektów to niezbyt wiele. No, albo takich, które interakcje już miały w podstawie, nie? I to jest po prostu, no, zmienione tekstury i jakieś tam kształty, to wszystko. Czekaj, postawimy sobie jeszcze to.
żeby nam było wesoło, to jest troszkę, wiesz, nie z dodatku. Aha, filtr trzeba jakoś wyłączyć. Jak to się wyłączało? Nie, nie mam włączonego filtru. Co jest? A, dobra, już przeklikałam, nawet nie zauważyłam kiedy. Co tam? Musimy sobie, wiesz, tutaj radyjko. Proszę. Klimat musi być. Idealnie. Pięknie. Myślę. Możemy pięknie zacząć żyć. No dobra, to ja włączę muzykę. Straszną żeby tylko muzykę. YouTube nie zbanował. Oj tam na pewno nie zbanują. A ty zobaczysz, co można. Możesz usiąść na lodówce. Najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić na początku gry, to usiąść na lodówce. Jak siedzę, jest. Czekaj, bo to trzeba uwiecznić. O, już nie ma tego takiego fajnego dźwięku, jak było w trójeczce, gdzie można było sobie fotkę strzelić. Ale czekaj, bo tutaj jest jedna fajna opcja w Simsiorach. Wspomnienia i zdjęcia. I co? Jak chcę ci zrobić obejrzeć coś takiego? Obejrzeć zrzuty ekranu? Aha, i tutaj, o proszę, widać, że młotka trzaskała. Siedzę. Jeszcze mi brakuje sobie takiego cbła trawy, nie? Tak. Jak prawdziwy redneck. Proszę. Okej, mamy wspomnienie. Pięknie. Tak, chcę utworzyć wspomnienie. Czy jakoś nie mogłam do tego dodać ładunku emocjonalnego? Chyba jakoś coś było, ale nie. Ale to nie, nie o tym. Robimy dodatek. A tu młotka wspomnienia. Pakiet rozgrywki. O, przepraszam, pakiet rozgrywki. Ciekawe, czy ja mogę wejść w ten pod ten prysznic, kiedy tak sobie siedzisz tam na tej lodówce. Wejdź w prysznic. Wejdę w prysznic. Gary do umycia. Nie, tylko ozdoba. Czy to coś robi? Też nic nie robi. Zacznij z dupą na pół okolicy, nikt nie zauważy. Jakie masz ładne okienko tam. Czym się przejmować? Zauważyłeś, że nie mamy kibelka żadnego? No, niestety. Ale to jest, wiesz, ucieczka w plener, więc będziemy wkładać tyłeczek w krzaczki. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Nie, niestety ale tam nie. Ale naprzeciwko w parku jest łazienka jak coś. No ale ja chcę się integrować z naturą. Nigdy nie byłeś na prawdziwej przygodzie, jeśli nie robiłeś siku w krzaczkach. Już tam spłonąłeś, Kigos! Właśnie widzę, jakie tam ognisko. Możesz przeżyć do końca odcinka, proszę cię. Możesz się nie odzywać, radujesz w szpilkach. Super, mam buty. To co, jedziemy na wakacje? Też tutaj tak naprawdę wakacje mamy. Jeszcze tak chciałabym pokazać nasz piękny namiot na tle okolicy. Urodziłam się trolem i chyba trolem zostanę. O, zdobyłeś gotowanie grzebiąc w ognisku. A widzisz, jaki jestem zdolny. O, piankę pieczesz. O. Dobra, to ja dzwonię, jedziemy na wakacje. Dzwoń. Gdzie to jest? Zaplanuj wydarzenie. A może doszły nowe imprezy? Zobaczmy. A jaką chcesz imprezę? Co? Zapraszam na imprezę w środku lasu, będzie świetnie, tak. Nie ma prądu. Czarno-biała impreza, incognito. Pieczenie kiełbasek, a widzisz? Kto ma rację? Kto ma zawsze rację? Tak, nie ma tak wspólne pieczenie kiełbasek. Najpierw porównujemy swoje kiełbaski, a później wystawiamy je na próbę ognia. Nie, no ale nie będziemy na razie robić pieczenia kiełbasek. No, nie mamy kogo zaprosić. Nie mamy żadnych znajomych, nikt nas nie lubi. Telefon. No, gdzie się jedzie na to? O, czekaj, weź urlop. Nie to, żebyśmy nie mieli pracy, ale... Będzie dobrze. Ciekawe, czy w ogóle nas będzie stać na te wakacje. Musi być nas stać, najwyżej wpiszemy kody.
Co ty, przecież nie czytujemy. O, doczytuje się, to dobrze, to zrobimy całą serię. Wyjazd na wakacje, jak zbieramy pieniądze, tam wiesz, z puszką. Tak. Dobrze. Rozumiem, że tutaj możemy sobie wynająć domek. Tyle? Tyle? Weź najdroższe. Żartujesz? Jedziemy tutaj! No! Musi być cudownie. Będzie bajecznie, na 5 dni. 5, 5, a tu, ja bym chciała 6, 6, 6, da się? Tak! Yes. To będą prawdziwie szatańskie wakacje. Jedziemy. Warto było kupić ten pakiet, żeby ujrzeć 6, 6, 6 w Simsach. Oczywiście, że tak. Już zaczynam coraz mniej żałować tych 6 dych. Znowu szóstka. Przypadek? Ale pamiętajcie, 6 dych. Wyłączcie adbloki. Coś w tym jest. No dobrze, i my tu mamy mieszkać. Ale żeś nas wywiozła. Są drzewa. Są krzaczki, ale wciąż nie da w nich siusiać. Coś leci z drzewa. No! Ale no. Czekaj, to są te domki, które tam były do wyboru, prawda? Mhm. To jest tak całkiem kompaktowo. Bo jak sobie wynajmiesz taki domek, to też masz wszędzie blisko. Nawet no. Spoko to rozwiązali. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta okolica jest strasznie mała. No, troszeczkę jest mała. W sumie są dwie takie sfery jakby, nie? Ta o, i... pan leśniczy? Jerzy? O. Mam nadzieję, że zasadzi Jerzy ze mną skrawa. Jakąś małą sosenkę. No, W środku lasu, albo pokaże mi jakieś ciekawe krzaczki. I z tego, co się zdążyłam zorientować, nie da się edytować tej okolicy, nie da się dodać własnych parcel, więc jeżeli chcielibyśmy sobie zrobić pub w środku lasu, to nam to nie wyjdzie. Każdy w środku lasu chce pić, bigos. No, ale to zazwyczaj się bierze ze sobą, nie? O, są kibelki. Idziemy najpierw odwiedzić kibelki. Nowy kibelek. O, jak klimatycznie. Fajnie. Muszki latają. Będzie się działo. Ja mam płacić za prysznic? W tym łajnie? No chyba nie. Znowu wejdziesz w prysznic? Tak. Ciekawe, czy da się w tym zrobić barabara. Kabina. No. Nie no, Sławojka kozacka, bardzo podobna do tych, które już są, ale przynajmniej choć troszeczkę się różni wyglądem. Czemu ty nie wchodzisz? O, idzie. No czeka w kolejce, nie? Oj, tam czeka w kolejce. Się wpycha na hamac, nigdy na obozie nie byłeś. Więc tutaj zbyt wiele się nie wydarzy. No, nie, niestety. Ja tu sobie chociaż zęby umyję po takiej przygodzie, bo... No to w środku w środku lasu sobie umyjesz zęby. Nie, no. Bardzo fajnie. A tutaj kolejna Sławojka, a nie, tu się chyba bilet jakiś kupuje, czekaj. Do czego? Jest telefon, to jest, że w tych czasach wszyscy mają komórki. Jakaś laska coś chce sobie zamówić, oglądnąć. Orientuje się, co jest w okolicy. Proszę bardzo, mapa z naszym gajowym. No gdzie mnie tu pchasz, tyłek? Ruda, torbo. Już raz Ruda była wyzywana. One wszystkie mają coś takiego w sobie, że mają parcie na szkło i na nagrania. Nie tak. Swoja. Co ci, a co można źle? Zrobić z tą budą? Zarobaczona łazienka. No. Dziwi się, jesteś w środku lasu. Ciesz się, że w ogóle masz łazienkę. To podobno ja jestem wrażliwy. Czytaj informacje dla obozowiczów. Może będzie jakaś podpowiedź. Może są jakieś lekcje. O. A tam kto by czytał lekcje? No. My tu wszystko sami obczaimy. My wszystko wiemy. Jesteśmy jak rezolutna dziewczynka z Wiedźmina. W jakiej to ona miejscowości stała? W jakichś tam szuwarach, bagnach? Odmętach. O. Patrz, siekiera jest. Gdzie? Tutaj, z drugiej strony. Około tej budy. Około budy, siekiera. Jest! To tutaj chodzi się nocą, wiesz. Po namiotach. Mam nadzieję, że masz ze sobą swój niezawodny namiot.
No Bigos to ma zawsze namiot. O, popatrz, już śpimy, no. Nie? Żabki, Jejku. Lamy, koniki. No tak, ja ci od koni, ty mnie od lam wyzywasz. Idealnie. Produkty Idealnie. Turystyczną i produkty na grilla. No pewnie, taszczyliśmy tu lodówkę. Ale popatrz, możemy sobie wszystko kupić w leśniczówce, bo to jest leśniczówka. Ciekawe, gdzie ten leśniczy się tam mieści. Jak to zmniejsza w kibli. Zaprowadź mnie do łazienki, tam już byliśmy. Zaprowadź mnie na kwaterę, to tam będziemy zmierzać. Kup zapas. A ty będziesz zwiedzał lasy, o. Zwiedzaj lasy. Idź, zwiedzaj. Aha, to jest oglądanie tej mapy tutaj. Rozumiem. Zwiedzanie to jest takie palcem po mapie. O, tu byłem. No dobrze. Chatka z worka. Można kupić zioła, to już się dobrze zapowiada. Cebulkę możemy kupić. Dobrze, wsadzę ci ją w nocy do... Mhm. Ja sobie kupię zioło do palenia. O. No klimat musi być. Chatka z worka. O, proszę. Różowy worek. Nie różowy. O, książki. Kto by czytał książki? No wiesz, na rozpałkę mają, nie? Łóżko, ale łóżka to chyba takie do domków, do środka, prawda? Mhm. To tak średnio. Jabłko. Mega chłód. Bardzo lubię jabłka. Mega chłód. Chcemy lodówkę? No tak, będę miał na czym siedzieć. No już tam namiot mamy. Niezbędny stół do gier. Nie będziemy mieć stołu do gier, bo będziemy mieć tyle rzeczy do zrobienia, że ognisko. Ja chcę pietruszkę. Pietruszkę, dobrze, ty będziesz palił pietruszkę. Zioło, o delikat. Gitara! Musimy mieć jedną. O nie. Będziesz śpiewał, Bigos. O, tutaj jeszcze inne lodówki do siedzenia. O, lampeczki sobie kupimy, takie są bardziej klimatyczne. O, będzie nastrojowo. Rozrzeżone skrzypce. Kamienie. To nie tak, że można sobie, wiesz, po prostu iść do lasu i nazbierać z drewna, trzeba kupić. Skrzypce? Nie, no nie będę grać na skrzypcach. Składany stolik. Dobrze, to chcemy niebieski, więc nam do różowego pasował bardzo. Szałwia do palenia. Mam takie wrażenie, że dużo ziół doszło w tym pakiecie. Chyba ich nie było, nie? Z tego, co się tam zdążyłam zorientować, bo troszkę tam jednak poczytałam te linki, co mi powrzucałeś, dużo obiektów kolekcjonerskich doszło. Jakieś właśnie warzywka i tak dalej. O, ziemniaki będziemy piec? Będziemy piec. I podobno można jakiś eliksir, czy z ziół coś można na grillu. Ale nie próbowałam, więc nie wiem. O, chcemy takie krzesełka. Jejku. Tron. Myślisz, że tron chcemy? Dobrze, to weźmiemy sobie trony. Chociaż już na tronie byliśmy, możemy kupić. Na bogato. Dobrze, idziemy w takim razie. 3000 czy ciebie pokięło. Ale to nie jest zbyt dużo. A, zwiedzanie lasów, obawiam się, że to jest... Łażenie tu po okolicy. Podróżowanie. Możemy odwiedzić naszych sąsiadów. Ale na razie chyba sobie damy spokój. Możemy też nie chcemy. Odwiedzić las. Las w granitowych kaskadach. Możesz powiedzieć na Milas? Kto oglądał nic śmiesznego, ten chyba wie, o co mi chodziło i jaki cytat. No. Ale na razie odpuścimy sobie podróżowanie. Musimy rozłożyć nasz wspaniały obóz przecież gdzieś tutaj. Bo zdaje się, że jedna z zapowiedzi mówiła: zbuduj obóz marzeń. Więc idziemy budować obóz marzeń. Zaprowadź mnie na kwaterę. Jak ty pięknie wszystko zapamiętujesz. No bo wiesz, zapłaciłam za to 6 dych. Czemu ja umarłam znowu? Czemu ty się kładziesz cały czas wiem, tutaj? Nie wiem, wypatruję tu polewa. Nic cię nie przejedzie. Wiesz, jak kocham naturę, powinnam być szczęśliwa. Gdzie ty polazłeś? A, tutaj. Uciekłem. Młotka, chodź, tam będziemy robić... Wiesz, jest ten siekieranie. Ratowałem cię. No tak. Popatrz, będziemy mieć blisko do rzucania podkowami. Kto masz w plecaku te rzeczy? Ja mam w plecaku te rzeczy, więc ty będziesz rzucał podkowami. A weźmy sobie, zróbmy zawody. Kto jest lepszy? Dobra. Dalej, wyzywam cię. O, jęczysz borobaki, grajzy, młoteczek, no. Dajesz. Trzeba było mi nie dawać takiej cechy. Jedzie na pola łąki i jęczy żerobale, no.
Nie pałamy chyba do siebie za bardzo sympatią, sądząc po mojej minie. No, no pokaż, niestety. Pokaż jak rzucasz, pokaż. Pokaż pizza. Rzucasz jak baba. Rzucaj. O, to ja będzie dobrze. Proponuję tą laskę przywiązać do tego palika i będziemy w nią rzucać pod kołami. Tak. Teraz ja. No, pokaż, no, pokaż w tych koreczkach. Pokażę ci, jak się rzuca. O. Uwaga, uwaga. Mhm. Leci! A, widzisz, rzuciłam dalej, tylko się biło. Dobrze, że tego nie rozwaliłaś. Nie? A tu nie chodzi o to, żeby rozwalić? Nie. Patrz, muchy cię oblazły, bo śmierdzisz. O, też rzucam no. Jak baba. Idę stąd, no, bo szukujesz. No. Przypomnij mi, gdzie były nasze kwatery? Mhm. Jakoś tak. Tu chyba, nie? Mhm, coś w tym stylu. Dobrze. Nie mam słabą orientację w terenie. Jak ja mam to postawić? Chyba jednak nie. Jest dobrze. Gdzie tutaj na środku? Nie, bo wykupiliśmy inny teren. No dobrze, tu pod drzewkiem. Nasze wspaniałe trony. Chyba się tak nie da, żeby to tak działało. No mi się wydaje, że to nie są krzesła, tylko działają trochę jak... Fotele? O, fotele. A jakbym chyba, chociaż tutaj nie postawić... jestem... Nie, tu się nie da w ogóle, popatrz. Gdzie ja mam to stawiać? Tutaj? To jest nasza kwatera? Obaj przy ognisku. No dobrze. Chyba tak. Ale przynajmniej mamy grilla. To na cholerę kupiliśmy ognisko. Kupiłyśmy. Co ja mam dzisiaj z tym ukobiecaniem cię? No właśnie nie wiem. Po co nam ja stół? Chyba sobie pójdę. Dobrze, to stół nam tu postawię, będzie pod browara. Będziemy sobie tutaj dojść browara. Gdzie pod browara? Przecież my nie pijemy. A ja już, aha, nie, mogę to przystawić. Wszystko jest dobrze. Dobra. To jeszcze musimy ustawić nasz piękny namiot. Jejku, ten różowy. Tu będziemy sobie spać. Patrz, jak super. A kibelek? No do kibelka chyba mamy trochę daleko. No dobrze, to ja tutaj sobie walnę jedną lampeczkę. I drugą lampeczkę, żebyśmy wiedzieli, jak wchodzić. No, bigos! Chyba wiemy. Bigos. Tutaj lodówkę, żebyś miał gdzie siedzieć. Aha, a ja chciałam nasze ognisko. Dwa krzesła są dla ciebie. Nic, tego ogniska takie ładne nam kupiłam. Tutaj. Nasze lepsze. Dobrze, to chyba do lodówki. Tak. Patrz, nie da do lodówki wsadzić. No szału to nie ma. No, ale możemy ma, razem ale zobacz, jaki mamy... O, podejrzewam, że ta lodówka może tego nie wytrzymać. Cicho, ja mam lekką, zgrabną dupcię. Chodź, siadamy ale razem zobacz, na lodówce. Jaki piękny polski pakiet kupiłaś. I cebula, i ziemniaki. No i patrz, rozepchało. Gdzie tam mam się masz usiąść? Zajęłaś całą lodówkę. Dobrze, to czemu ja tak siadam? Zaproś co jest z moim simem? Nie wiem, co z nim jest, ale... Nie to, że mogli sobie dalej siedzieć, prawda? Opowiedz historię w grupie, znowu się palisz, ja rozumiem, że się na mnie napalasz, ale bez przesady. Patrz o zaczarowanym wężu. Wąż rzeczny. Próbujesz mnie uwieść? Nie, no gdzie? Młoteczka, opowiedzieć ci baźń o wężu? A może chcesz zobaczyć węża w namiocie? Lubisz historię. No i o świniach mówi. Miało być o wężu. To o wężu, a nie o świniach. Bo to był król świn. Z ale w sumie fajnie, że jakieś takie opowieści i tak dalej. No, w sumie nawet fajnie. Mhm.
Ale żeby tak trochę o pakiecie. No dobrze, to mamy rozstawiony obóz, piękny obóz, najlepszy. No, a zobacz, czy czasami już nie możemy jakiejś interakcji znowu z grillem, w sensie te ziółka coś... Grill. O, miksturę ziołową. Balsam, nie mamy czarnego bez, ale rasiści. I świetlika. Ale ty pięknie odmieniasz, nie mamy czarnego bez. No, nie mamy trujący czarny bez i bazylii. Ej, kupowałam jakieś zioła. Poczekaj, bo ja mam jakieś przy sobie przecież. Ale chyba tam takich nie było. Czyli byśmy musieli się wybrać na poszukiwania jakieś. Mam jedną bazylię. Ale nie mogę, to zobaczymy, czy mogę coś nowego ugotować. Fasolkę po brytańsku, śpimy w jednym namiocie! Totalnie gotuję! Nie. Nie. Tak, gotuję! Trolololololo. Ciekawe, skąd garnek wzięłaś. Jeszcze przypalę. Na pewno dostaliśmy w pakiecie razem z lodówką i ogniskiem. I grillem. Na pewno. Tak naprawdę to wysępiłam od pana leśniczego. Co ty robisz? Bo to jest wyjątkowo pyszna fasolka z solniczką. A co, tylko dla siebie zrobiłaś całą taką michę? Chcesz opierdzielić? No jak zajęłaś całą lodówkę, to... Chodź jeść fasolkę po brytońsku ze mną. Mam nadzieję, że nie zejdzie tu się cały las. Czekaj, trzeba ognisko na wszelki wypadek zgasić. O, jestem obleśni. Jestem tak obleśna, że nawet wstajesz od stołu i nie chcesz ze mną jeść. A jednak nie, chcesz po prostu usiąść obok. Patrzcie, jesteś ucieszeni. Młotka, jaka szczęśliwa. Zniknęłaś nam stół. Możesz mi nie wrzucać od niedźwiedzi? I każdy z nas myśli o sobie. Patrz, jak się lubimy. I ten dźwięk szurowania tą łyżką po tym... Dobrze, że tego nie słyszę. Muchy cię obleciały znowu. No, zobacz, jakieś mam serduszka, jakieś pragnienie. Obejmij kogoś, obejmij mnie, migosie. Ojejku. Patrz, jest obejmie, ale musimy wstać do tego. Nie będziesz wstawał, żeby mnie obejmować. Żartuj o politykach, nie? No teraz mnie muchy oblazły. Ciekawe, czy tu można gdzieś ryby połowić. Gdzieś tutaj były jakieś jeziorka. Albo pójdziemy do lasu i tam będziemy łowić ryby. Ja będę łowiła ryby, a ty będziesz chodził i szukał krzaków. Tak. Dobra, czy my potrzebujemy coś? Nie, popatrz, jakie świetne nastroje. Ale czekaj, bo dochodzi 19. Więc? Więc powinniśmy pójść spać, nie? O 19 na biwaku? No co ty? No ale jest po dobra noc. Ty nigdy nie byłeś na biwaku? O 19 to się trzeźwieje po 3 dniach. Nie wiem, na jakich... Stałeś charyzmę. O nie, dobrze, że tego nie słyszałeś. To na pewno byłeś ty w trakcie wstawania. Nie po... Co ty zrobisz? Nie podpalaj ogniska! Nie w takiej sytuacji! O nie, cóż za kompromitacja. Przepuściłam takiego krzymota, że słyszeli mnie w sąsiednim lesie. Idziemy tutaj. Park Narodowy. Razem. No nie wiem, czy po takiej potrawie chcę z tobą iść. Zobaczymy, może ty też w końcu zaczniesz. Nie, bo jestem kulturnym człowiekiem. Teraz zobaczymy, jak będziesz łowił te ryby. Wsadzisz tyłek w wodę i tam wiesz, grzmota i wszystkie wypływa. Tak będzie, zobaczysz. Nie, to ja miałam łowić ryby, ty miałeś iść szukać. Wszystkie ryby nasze. Dobrze, to... O, i są te ładne ławeczki z drzewa. Ładne ławeczki z drzewa są. O, i są kibelki. Wszędzie te same kibelki. Ja chciałam w krzaczki. No to idź w krzaczki, a ja... Co to za przygoda bez krzaczków? No dobrze. Nie mapę! Oj, co za brzydki nawyk z trójki. Przepraszam. Chciałam sobie włączyć mapę, żeby oddalić i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No niestety. Wygląda tak. I tu mamy jezioro. O, jest jakiś budynek. Ładne. O, jakiś ptak lata. Ładny wodospad.
jest ładnie. Szkoda, że nie ma szczelby, nie? I jest woda. To ja idę łowić tu ryby. Zobaczymy, czy będę mogła, bo pewnie będzie ciężko, gdyż nie mam za bardzo umiejętności łowienia. A ty będziesz zwiedzał leśne krzaki i tutaj już mam pierwszy krzaczek dla ciebie. Popatrz. Sokoli wzrok. O. Co ci nie swoje? Co ci źle? O. Bo jest obrzydliwo? Obrzydliwie, Boże. Obrzydliwie. I oparzone ramię. Trzeba było nie grzebać. To byś się nie oparzył. Gdzie grzebałem niby? Nie wiem, ale się oparzyłeś. Co tam, jakiś szczur uciekł? O, proszę, muteczka wędkuje. O. Ja to wiem, jak na biwaki jeździć, a ty to jęczysz. O, jest pewny siebie. Zobacz, już jestem pewny siebie. Nie tu, razem, nigdzie nie podchodź, zbieraj. O, a co to nie jest? Nie wiem, co to jest, zbieraj, a później zjesz. Świetnie. Czekaj, pokażemy na ciebie, żeby... O, tu jest jakaś chatka. No, mówiłem, że jest jakaś chatka, ale oczywiście... Bigos, bo kto ciebie słucha? No. Jeśli mylę cię z kobietą, to jeszcze... Przepraszam, jestem pała. Przyznaję się teraz na nagraniu, Bigos, przepraszam, jestem pała i świnia. No, to będzie ostatni rzut okiem na... Tam uproszą cię i tak. W sumie fajnie jest ta chatka. No, a co jest do góry? Ja zobaczymy. Jeszcze. Zawsze gdy pytam o górę, to cały czas przypomina mi się, jak wchodziliśmy po drabinie do kibelka. O, tak. Tu, jak widać, wcale nie będzie lepiej. Naprawdę do tego dodatku pasowałyby drabiny. Szkoda, że nie ma. Mhm. O, szałpał. Popatrz. Dwa fotele. Ale w sumie... Fajnie tak z góry sobie popatrzeć na drzewa. Czekaj, zaraz zobaczymy, jaki tu jest widok. O tak, Bigos! Fascynujący! Jak dobrze jest patrzeć na czubki drzew. Ja mam dzisiaj jakiś problem z językiem polskim. No, obejrzyj godzina zobowiązuje. Obiekt. O, co to było? Jak to zapierdziela? Złap. W sumie wy nie wiecie, ale jest godzina 23. No, ale można by było coś takiego złapać, wiesz, na grilla, nie? O, pycha. W sumie przetrwanie. Bigos pisał referat, a ja byłam 8 godzin w pracy. O, wybaczycie nam wszystko. Ktoś musi zarabiać, żeby wydać 6 dych na pakiet. O, następne krzaczki. Zbieraj. Tego się zbierać nie da. Muszę przyznać, że ładna jest ta okolica. Ładnie to zrobili. Ale Simsy 4 ogólnie są ładne, więc... Więc nic nowego. No. Wiesz, rzutu okiem na The Sims 4 nadal nie ma, więc oni nie wiedzą, jakie mamy na ten temat zdanie. No właśnie, może chcecie ten rzut okiem na The Sims 4? Może je tak mam zrobić, pomimo, że już robimy pakiet rozgrywki. Jakie śliczne owady. Jeszcze przed chwilą było oblazły mnie świńskie owady w kiblu, ale tutaj biorę ostro do ręki. Nie wiem co to, ale biorę. No. Tu możesz jeszcze coś wykopać. Nie. A to są chyba standardowe skałki, nie? Zbieraj. Świetliki! O, masz za małe umiejętności. Nie. A ja miałam taki kozak, łowić ryby. To czekaj, muszę znaleźć inne miejsce do łowienia ryb. Widzisz, bo on tutaj przyszedł i mi złowił wszystkie najłatwiejsze i teraz cwany jest. Pawle. Wiesz, może wypróbuj. Wypróbuj ten sposób z fasolką, o, nie? O, właśnie, czekaj, zobaczymy, czy się da. Nie da, da się tylko iść na ryby. Nie, co ja tworzę? Cóż za paskudny odruch z poprzednich części, przepraszam. Jestem potworem. Nie, to właśnie widać, jak dużo młotka w Simsy gra czwóreczkę. Praktycznie wcale ma paskudne odruchy. Przyznaj się, ile masz przegranych godzin w The Sims 4 na Origin? 70?
No. No ale wiesz, mimo wszystko odruchy z trójeczki zostały. No bo w trójeczkę grałaś 5 lat. Być może to właśnie dlatego. Czy ja właśnie zbieram komary? Ale jak ładnie zebrałaś, wiesz, jednym ruchem wszystkie, nie? No bo ja jestem zdolna. Jestem zdolną istotą polującą. Tu jeszcze mam takie owady. I tu mam jeszcze taki krzaczek. I co tu tak się doświeciło? Ja, kolorowe świetliki. Będziemy mieć na choinkę. I jeszcze jeden krzaczek. To nic, że już jest po świętach, ale może ksiądz chce przyjść z kolędą, to ustroimy. Damy mu świetliki i Bóg zapłać. za odnowienie many w naszych mieszkaniach. Chociaż do mnie ksiądz nie przychodzi na odnowienie many. Jestem niegodna. Nie to, że to nie chodzi o to, że go nie zapraszam, wiesz. Po prostu gardzi. Ja chcę łowić ryby. Gdzie ty, Bigos? Ta, ty się pod kowami tutaj rzucaj, żeby mnie pokonać. Nie ma tak dobrze. Też idziesz zbierać krzaki. Musimy zrobić maść na ból tyłka dla tych, którzy nie mogą mieć pakietu. No i... Ale... A właśnie. Podsunęłaś mi pewną fajną informację. W sumie... Fajną. Informacja jak informacja. Dużo fanów nie kupuje tego pakietu z jednego powodu. Jest za drogi. Pakiet nigdy... Nie, to nie. Pakiet nigdy nie wyjdzie w wersji pudełkowej. Znaczy, na razie jest taka informacja, że nie ma planów na wydanie go w wersji pudełkowej, tylko cyfrowa wersja. Czyli z jednej strony fajnie, bo szybko idzie dostać ten pakiet, ale z drugiej strony ciężko będzie trafić na promocję. Bo jeżeli będzie promocja, to tylko ze strony Origin. Wiesz co, ostatnio na Originie jest tyle... Znaczy, tak często zdarzają się promocje, że nie będzie to chyba aż taki problem. Niemniej jednak dla tych, którzy na przykład mają słaby internet i woleliby instalować z płyty, no to jest to straszna wiadomość. Nie wiem, co to jest, ale no, to zbieraj. Po części tak. Ja na przykład... To są halucynki. Pomimo, że można już kupować od dawna cyfrową wersję, ja cały czas kupowałem pudełkowe, bo lubiłem na przykład postawić sobie na półce te wszystkie Simsy i to tak zawsze fajnie wyglądało. A teraz na przykład... O, duch. Okej. Na przykład to jest dziwne, że akcesoria, które podobno są czymś gorszym od tego pakietu, będą wydawane w pudełkach, no a pakiet rozgrywki, który jest lepszy, nie będzie. No takie... A może próbują przerzucić fanów powoli na tylko i wyłącznie cyfrową wersję gier? Czy ja widzę lewitujące drzewo? To jest smutne. Chyba trafiłaś na koniec mapy. Ten las jest prawdziwie nawiedzony. Mamy tutaj czerwone duchy oraz lewitujące drzewa. Co ci znowu jest? Jeszcze trochę i będzie podskakujący namiot. Popatrz, chce ci się żygać. No. Chyba będziemy musieli wracać powolutku. Bo się źle czujesz. Ale wrócimy tu jeszcze. Bo jest pewien powód, żeby tu wrócić. Tak. Zastanawiam się, czy nie zrobić cięcia, po prostu naładować nas samymi pozytywami i tutaj wrócić. Myślę, że tak, bo i tak w sumie nic się w nocy nie wydarzy, bo ledwo się znamy. A ponoć w namiocie można. Zastanawiam się, skąd masz tankę wody. To wracamy. Wracamy. Może nocą coś będzie, więc jeszcze nie przekreślajmy tego. Może coś się wydarzy. Najwyżej jak się nic nie wydarzy, to po prostu to wytnę. Już zostaw tą duszyczkę samotną. Młotka też nie czuje się najlepiej. Musi skorzystać z toalety. Nie sprzyja nam to biwakowanie. Ja nie przeżyję tego, że jest biwakowanie i nie można w krzaczkach. Może dojdzie jakiś mod. Wiesz, fani są aktywni. Ja liczę na moda, gdzie się da w krzaczkach. Ja chcę. Must have. Dobrze. Ja mocno nie pocieszona, jeżeli tak nie wyjdzie. Róbcie moda. No jak nas tu ładnie zrespiło. Czekaj, trzeba kibelki znaleźć szybciutko. Kibelki. Gdzie one były?
O, nie, czekaj, naprzeciwko chyba tej budy, nie? Gdzieś tutaj. Czekaj, gdzie my jesteśmy w ogóle? O co chodzi? Ja! Zgubiłam się w lesie w Simsach. Widzę, że masz taką dobrą orientację w terenie jak No, bo ja. wszędzie tych krzaczorów nasadzili. O, Jest. jest. Skorzystaj z łazienki, weź prysznic. A wiesz, co jest najlepsze? Właśnie miałem ci teraz to powiedzieć, że jak sobie klikniesz na ikonę w tych potrzebach, to by automatycznie poszli. O, nie wiedziałam. No. Denerwująca rozmowa ktoś cię wkurzył. Mam nadzieję, że nie byłam. To ja? Nie, to był Na ten pewno. duch. Dobrze, tutaj oboje jesteśmy zakolejkowani. A, widzisz, nie powiedziałam obie. Jest progres. A? Nasz piękny namiot widać z daleka. Może wiesz, my tak z każdą godziną się rozkręcamy, nie? O, jest więcej ziółek do pozbierania. Tu ja jeszcze przed spaniem. Dobrze, pozbieramy jeszcze zioła przed spaniem. W sumie skok w przyszłość nagrywaliśmy jeszcze później, więc my coś mamy do tych późnych No godzin. niestety. Czytaj przegląd leśny. Zaplanuj stroje. O. O, fajnie, że można się przebrać. I śpij. Rozumiem, że jedyne, co chcesz robić w namiocie, to czytać. No, moglibyśmy coś więcej, ale chyba nie lubimy się za bardzo. Ty te ziółka pozbierasz. Trzeba będzie się Zjeździsz się w zapoznać. namiocie. Będziesz tam mantrę. Jest mi tu dobrze, jest mi tu Nie. dobrze, jest mi tu dobrze. Muszę rozładować emocje. To jak będziesz tak w konkretny sposób chciał rozładować, to proszę cię, wyjdź z namiotu. Ale dzisiaj okropny żart się mnie trzyma. My nie możemy nagrywać o takich porach, bo po prostu No. jestem wieśniakiem, prostakiem i mówię głupoty. Nie, mówię Tak. głupoty zawsze, ale. Mhm. Patrzę, co zmęczeni idą. No. O! Widać, że mieszczuchy. I ta fasolka, myślisz, że się zepsuje do rana? Może zjemy ją jeszcze na śniadanie? Ta się. A najedź na nią, ile Nie jest da do się schować do zepsucia. lodówki. Musimy zrobić świeżą rano pewnie. Żartujesz, nie da się Nie, schować do 6 lodówki? godzin. To akurat prześpimy te 6 godzin No. i wejdzie smuteczek. No, do 10 musimy zjeść. Ale fajnie by było w takim prawdziwym życiu, nie? Tak, że najedziesz sobie na potrawę, za O, ile się jasne. Wiesz zepsuje. co? Ja ci dam takiego hinta życiowego. Na każdym produkcie jest coś takiego jak data przydatności do spożycia. Gdzie No, ty leziesz? co ty? Ale ja mówię o takich potrawach, które sama zrobisz, A, tak? no dobra. To, że ty nie robisz obiadów, nie znaczy, że wszyscy. Coś tam kiedyś gotuję. Przepraszam, nie no. Czasami. No, okej. Czasami po Czasami. prostu biorę Czasami. psu karmę z Bichy, zalewam wodą i mówię, że to zupka chińska. Czasami twoja kuchnia płonie, czasami nie. Zdarzyło się tylko dwa razy, że naprawdę w życiu podpaliłam kuchenkę, więc nie jest źle. Nie jest źle.